bitch, better have my money. Cześć, witajcie, jestem Piki i nie przedłużając zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka historii graczy Counter-Strike'a. Wiele osób wypowiada się o nim jako osobie chcącej walczyć. Pomimo perfekcyjnych umiejętności, Michał posiada jeszcze w sobie niesamowity spokój podczas gry. Przypomina mi on trochę Neo, który w ciężkich chwilach może zrzucić naprawdę bardzo dobry pomysł na rundę i odwrócić szale zwycięstwa o 180 stopni. Obecną rolą Micha w zespole jest oczywiście entry fragger, jak wiadomo nie od dziś, właśnie na tej pozycji wymaga się nie lada umiejętności. W 100% Michu do tej roli pasuje. Jakie były początki tego młodziutkiego zawodnika? Jak to się stało, że znalazł się obecnie w drugiej najlepszej polskiej drużynie? Tego dowiecie się po obejrzeniu tego materiału, dlatego zapraszam was do oglądania. Przed grą w Counter-Strike Global Offensive Michu próbował swoich sił w 1.6. Grał w niego przez około 4 lata, lecz poza mniejszymi ligami nic nie udało mu się osiągnąć. Wrócił więc z nową siłą do CSGO. Posiadał on wówczas wiele amatorskich drużyn, z którymi nic nie udało mu się osiągnąć. Michał bardzo często wspomina GF Gaming jako pierwszy profesjonalny zespół. Dołączył do niego dnia 24 lutego 2013 roku. W składzie mieścili się wówczas Snax, Pago, Biały, Minis oraz Michu. O ile czwórka zawodników była już raczej znana na scenie Countera, to Michu był praktycznie zupełnie nową twarzą. Nikt do końca nie wiedział, na co jeszcze stać tego młodego zawodnika. Z tą ekipą Michu pojechał na swój pierwszy turniej o nazwie Azo Challenge, który odbył się w Warszawie. Zajęli oni tam trzecie miejsce, tocząc niesamowicie zażartą walkę z niepokonanym polskim zespołem ESC Gaming. W wakacje 2013 roku Michu odszedł z GF Gaming. Po zebraniu bardzo wartościowego doświadczenia z jego poprzedniej drużyny, Michu dołączył do kolejnego bardzo mocnego polskiego teamu. Nosiła ona nazwę Amnezja. W składzie występowali Norbiak, Diamond, Kup, Swinkers oraz Michu. Brali oni udział do kwalifikacji na MS1 Katowice, które bardzo szybko przegrali. Poza tym Michowi nie udało się wiele osiągnąć pod tą banderą, dlatego 3 lutego 2014 roku Michał opuścił szeregi Amnezji. Dosłownie dzień po odejściu Michu znalazł kolejną drużynę, w której miał nadzieję na uzyskanie kolejnego cennego doświadczenia. Było to legendarne Meteor Makers. Ich skład wyglądał wówczas następująco: Michu, Minis, Innocent, Hyper oraz Lord. Niestety problemy w tej organizacji skłoniły Lorda i ekipę do odejścia z niej. Wydarzyło się to 6 marca 2014 roku. Po opuszczeniu organizacji Meteor Makers ekipa Micha grała pod nazwą Dobrend Gaming i to właśnie tutaj zaszły dwie bardzo rewolucyjne zmiany. Otóż Lord i Hyper odeszli do InShock, a w ich miejsce pojawił się Maus oraz Spero. Skład tego zespołu prezentował się w następujący sposób: Minis, Michu, Spero, Innocent oraz Maus. Z 25 czerwca całej ekipie udało się znaleźć świetną organizację o nazwie ESC Gaming. Michu jednak nie zabawił w tej organizacji zbyt długo, bo już 23 sierpnia 2014 roku Michał odszedł do InShock, czyli do nowej drużyny Lorda. Z 4 sierpnia 2014 roku Michu oficjalnie został zawodnikiem InShock. Doszedł do tego zespołu za Patryka i z jego dzięcioła. Ich skład po tych roszadach prezentował się następująco: Furlan, Red, Hyper, Lord oraz Michu. Ten skład naprawdę miał spory potencjał. Dużo czasu wówczas poświęcali na treningi, aby odbić się od dna. 2 marca 2015 roku z drużyny odszedł Red, a w jego miejsce wszedł Gruby. Brak wyników w tym zespole doprowadziły do odejścia Micha z tego zespołu, a stało się to dnia 9 kwietnia 2015 roku. Za niego dołączył Pete. Puszczając InShock, Michu wiedział, że czeka na niego miejsce w Gamers 2. 10 kwietnia 2015 roku Minis opuścił drużynę, a w jego miejsce wszedł właśnie Michał. Ich skład wyglądał następująco: Ralen, Michu, Maus, Spero oraz Innocent. Jednakże już 22 kwietnia 2015 roku do drużyny z powrotem dołączył Minis, zastępując Ralena. Udanymi występami pod tą banderą od Michała to m.in. 2 miejsce Game Agents League, 2 miejsce Damage Arena, 1 miejsce Gameplan Pro League, 5 miejsce Star Ladder Star Series 13,
13 czy też 3-4 miejsce Ballistic CSGO Challenge. 1 maja 2015 roku w celu uzyskania lepszych wyników zatrudnili Darka jako trenera. Niestety na nic się to nie zdało, bo 3 sierpnia 2015 roku zawodnicy z Michem na czele opuścili organizację Gamers 2. Wtedy bowiem zarówno Maus, jak i Miss opuścili tę drużynę, co doprowadziło do niemałego kryzysu w tym zespole. Pozostałe dwie luki zostały wypełnione przez Lorda oraz Oskarisha, a w takim składzie grali pod nazwą Dobre End Gaming. Ich udanymi występami pod tą nazwą było drugie miejsce Damage Arena 11, trzecie, czwarte miejsce Hitbox Arena Showdown Invitational 3, drugie miejsce CSGO Championship Series Replacement Qualifier, czy też drugie miejsce Dingit Weekly Cup 15. września 2015 roku ekipa w składzie Michu, Lord, Oskary, Shinnozen oraz Szperu dołączyli do organizacji o nazwie Lunch Gaming. Grały oni pod tą banderą do dnia dzisiejszego. 25 listopada 2015 roku Lord oficjalnie przeszedł na stanowisko trenera, do drużyny wrócił Maus. Udane występy tej drużyny to m.in. pierwsze miejsce SL Polish Championship 2015, drugie miejsce SL Polish Championship 2015 Showmatch, czy też pierwsze miejsce Dingit Weekly Cup 28. Na koniec należy powiedzieć również o tym, że Michu jest 6 zawodnikiem Virtus Pro i to on zazwyczaj jest stand-inem, gdy ktoś z Virtusów nie może wystąpić. W barwach tego zespołu Michu występował na przykład na Game Show League, gdzie zajęli 3 miejsce, czy też na Gfinity Spring Masters 1, gdzie również zajęli 3 miejsce. Ostatnimi czasy wystąpił z nimi na IM San Jose, które zakończyli na 5-8 miejscu. Jak dalej potoczy się kariera Micha, tego dowiemy się w niedalekiej przyszłości. A ja dziękuję Wam standardowo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobał i że zostawicie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Z tej strony zapraszam Was na grupę na Facebooku, na grupę na Steamie oraz na fanpage'a na Facebooku. Linki oczywiście macie w opisie. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, do usłyszenia do następnego odcinka. Hejos!